Dostojni goście. W dniu dzisiejszym spotykamy się w Tarnowie na wydarzeniu związanym z uroczystym odsłonięciem pomnika świętej pamięci prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika sił zbrojnych, profesora Lecha Kaczyńskiego. Na wstępie organizatorów dzisiejszej uroczystości Komitetu Społecznego Budowy Pomnika Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Tarnowie z wielką estymą i szacunkiem witam pana Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Proszę o brawa dla wszystkich Państwa.
uroczystości zostanie odsłonięty pomnik prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej profesora Lecha Kaczyńskiego. Po przemówieniu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego zostanie odczytany apel poległych, po którym kompania honorowa wystawiona przez 6. Brygadę Powietrzno-Desantową imienia generała brygady Stanisława Sosabowskiego wykona salwę honorową, a następnie pod pomnikiem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej profesora Lecha Kaczyńskiego zostaną złożone kwiaty i znicze pamięci. Już za chwilę dowódca kompanii honorowej poda komendę i zostanie odegrany hymn państwowy. W trakcie hymnu bardzo proszę o godne zachowanie się, a mężczyzn o zdjęcie nakryć z głowy. Kompania, baczność, na prawo, patrz. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi odsłonięcie pomnika profesora prezydenta Lecha Kaczyńskiego. O dokonanie aktu odsłonięcia pomnika proszę pana Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości w asyście Komitetu Społecznego Budowy Pomnika Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Tarnowie. Kompania, patrz, na prawo, patrz. Thank you.
Kompania, pocisk. Uprzejmie proszę ojca Kazimierza Pęczarskiego o odmówienie modlitwy w intencji ojczyzny, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego żony Marii oraz pozostałych ofiar katastrofy smoleńskiej. Wszystkich Państwa proszę również o wspólną modlitwę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Módlmy się tak, jak nas Pan Jezus nauczył. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Pamiętam, chociaż mgła covidowa, jak Lech Kaczyński był 28 lutego 2010 roku w Tuchowie. Miałem okazję i szczęście go tam witać. Pamiętam. I wtedy przy odsłonięciu tablicy, która potem powstała rok później, po jego wizycie w Tuchowie, biskup Andrzej Jerzy, gdy jeszcze nie był ordynariuszem naszej diecezji, powiedział: im winniśmy pamięć i szacunek. I nie chce się wierzyć, że trzeba to przypominać. Im winniśmy pamięć i szacunek. A dziś, gdy tutaj stajemy w Tarnowie, chcemy się modlić, by nigdy już takiej tragedii, jak wtedy pod Smoleńskiem, nie było. Prośmy Matkę Najświętszą, tę, która jest patronką dnia dzisiejszego, soboty. Jej się chcemy powierzać pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Za wszystkich, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, Pana Prezydenta i jego małżonkę, wszystkie ofiary tej katastrofy, tych, którzy oddali życie na ołtarzu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Światłość wiekuista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie dziękuję ojcu Kazimierzowi za wspólną modlitwę w intencji ojczyzny. Szanowni Państwo, w tym miejscu proszę o zabranie głosu przez pana Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Mojemu bratu szło w życiu ciężko i w dzieciństwie, gdy często chorował, i później w trakcie kariery naukowej, gdzie różne wydarzenia powodowały, że plany nie były realizowane, i wreszcie później, kiedy realizował już zadania
w imieniu wielkiego ruchu politycznego, jakim była Solidarność, i wielkiego ruchu społecznego, największego albo przynajmniej jednego z dwóch największych w dziejach świata, i wreszcie w imieniu państwa. Ale można powiedzieć, że dał radę. I my dzisiaj też dajemy radę, mimo że tutaj ci od Putina nie próżnują. Pierwszy modlik, bo uczynił bardzo wiele dla Polski. Najpierw dla Solidarności, dla tego, co było przed Solidarnością, dla wolnych związków zawodowych. Później już dla państwa, dla narodu. Bez niego nie mógłby powstać ruch, który w sposób racjonalny, przemyślany, w imię wartości demokratycznych, jak to się dzisiaj mówi, europejskich, ale tych prawdziwych europejskich, kwestionował postkomunizm. Bez niego nie mogłoby powstać, bo to trzeba określić dokładnie, o co chodzi, porozumienie centrum. Bez niego nie mogłaby powstać później także partia, która zastąpiła porozumienie centrum, Prawo i Sprawiedliwość. Wszystkie próby, i te, które się nie udały, i te, które przyniosły liczne zmiany i które prowadzą ku ostatecznemu sukcesowi, ku zwycięstwu, były bezpośrednio związane z jego działalnością. Nawet wtedy, kiedy go już nie było. Bo, powtarzam, bez niego nie moglibyśmy zwyciężać. Nie moglibyśmy doprowadzić do tego, że dzisiaj Polska jest dużo sprawiedliwsza, dużo lepsza i dużo silniejsza niż była. I jest broniona polska niepodległość, polska suwerenność, polska podmiotowość. Powtarzam, było wielu takich, którzy tego chciało, miliony Polaków tego chcą, ale musiał być ktoś, kto potrafił go przeprowadzić, potrafił wygrywać wybory, i te w Warszawie, i te ogólnopolskie. Potrafi być zapleczem wielkich ruchów politycznych, takie jak Prawo i Sprawiedliwość. Potrafił je budować, wskazywać im drogę. To była jego rola. Ale potrafił także i dokonywać innych dzieł. Już pomijając to, czego dokonał w sensie organizacyjnym, bo przez pewien czas był praktycznie tak na co dzień szefem Wolnego Związku Zawodowego, Niezależnego Związku Zawodowego Solidarność, jako pierwszy zastępca przewodniczącego, ale potrafił naprawić Najwyższą Izbę Kontroli, doprowadzić skompromitowany urząd, gdzie szefami byli wicepremierzy i ministrowie komunistyczni, do całkiem przyzwoitego, chociaż jeszcze według niego dalekiego od doskonałości stanu. Potrafił przedtem wykorzystać Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i swoje stanowisko szefa, ministra stanu do spraw bezpieczeństwa, by zdobyć ogromną wiedzę o tym, co dzieje się na zapleczu polskiej polityki. O tym wszystkim, co dla zwykłego obywatela, nawet dla polityków, było nieznane. Potrafił stworzyć w Warszawie zupełnie nową jakość, ale mógł te wybory wygrać, dlatego że przedtem jako minister sprawiedliwości potrafił walczyć z lumperproletariatem, z tą łobuzerią, która terroryzowała Polskę. Był pierwszym, który naprawdę potrafił to robić. To zbudowało jego wielkie poparcie. W końcu potrafił jako prezydent Warszawy nie tylko przywrócić tam elementarną uczciwość, ale także wprowadzić po raz pierwszy naprawdę w czynach, a nie tylko w słowach, w
prawdziwą, dobrą dla Polski politykę pamięci, politykę historyczną i potrafił kontynuować jako prezydent Polski i potrafił grać na arenie politycznej także w różnego rodzaju dokumentach, które mam nadzieję kiedyś ujrzą światło dzienne, niepolskich dokumentach pisano o nim, że jest niezależny i potrafi tworzyć koalicję, potrafi działać, potrafi tworzyć siłę. To jego wielkie zasługi. Potrafił także przewidzieć to, co będzie się działo w Europie i co będzie się działo wokół Polski. To dziś dzieje się na Ukrainie. Te słowa, jak sądzę, prawie wszyscy tutaj znają. I może właśnie te słowa wywołują taką furię, bo wywoływały, ktoś tutaj pytał, czy to była katastrofa, czy zamach. To był zamach. To była zbrodnia. Tych samych, którzy dzisiaj mordują na Ukrainie. I dlatego powtarzam, dziękuję, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia tego pomnika i wierzę, że powstaną kolejne. Że powstaną kolejne, bo ludzi, którzy naprawdę zasłużyli się w Polsce, trzeba pamiętać, trzeba czcić. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i spaszcie panu. Dziękuję. Serdecznie dziękujemy panu prezesowi za skierowanie słów z okazji dzisiejszego wydarzenia, z okazji dzisiejszego święta. Szanowni Państwo, za chwilę zostanie odczytany apel poległych. A następnie kompania honorowa wykona salwę honorową. Kompania, baczność, a brawo, chodź! Mieszkańcy Tarnowa, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy do uroczystego apelu pamięci przy odsłoniętym dziś w Tarnowie pomniku prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, profesora Lecha Kaczyńskiego, kontynuatora polskich tradycji niepodległościowych, patriotyzmu i umiłowania wolności, przekazanych przez rodziców zaangażowanych w służbę w Armii Krajowej i Szarych Szeregach. To dzięki niemu powstało Muzeum Powstania Warszawskiego poświęcone pamięci żołnierzy Armii Krajowej oraz wszystkim bohaterskim obrońcom stolicy, niezłomnych obrońców niepodległości. Upamiętniamy człowieka, który przez całe życie wskazywał wzorce do naśladowania, płynące z polskich zrywów narodowych, z cierpienia i poświęcenia w walce przeciw totalitarnemu zniewoleniu. Pochylając głowy w skupieniu i zadumie, składamy hołd wszystkim rodakom, dla których do ostatniej chwili życie ojczyzny było wartością najwyższą i jej oddali swoje życie. Dla kolejnych pokoleń Polaków staje się wzorem poświęcenia i oporu na szlaku wiodącym ku wolności i niepodległości. Wzywam was, córki i synowie narodu polskiego, którzy na przestrzeni dziejów daliście świadectwo wierności Rzeczypospolitej, a wasze mogiły rozsiane po całej Polsce i świecie są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Przywołuję idących szlakiem ku niepodległości, bohaterów zrywów i powstań narodowych z XIX wieku, członków organizacji bojowej PPS, żołnierzy Legionów Polskich, Korpusów Polskich w Rosji i żołnierzy Błękitnej Armii we Francji, którzy doprowadzili do odrodzenia wolnej Polski. Was wzywam, obrońcy Lwowa i Śląska Cieszyńskiego, powstańcy Wielkopolski i Górnego Śląska, wyzwoliciele Wilna i Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej w 1919 roku. Wołam żołnierzy wojny 1920 roku, którzy własną krwią i ofiarą życia obronili niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej przed bolszewicką nawałą. Stańcie do apelu! Apelu! Wzywam obrońców ojczyzny w 1939 roku, którzy z honorem i godnością przeciwstawiliście się niemieckiemu i sowieckiemu agresorowi.
przywołuję żołnierzy powrześniowych oddziałów partyzanckich, żołnierzy i członków Służby Zwycięstwa Polski, pierwszej konspiracyjnej organizacji zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego, a także Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych oraz innych organizacji niepodległościowych. Stańcie do apelu! Wołam organizatorów i dowódców Polskiego Państwa Podziemnego, wojskowych i cywilnych konspiratorów tworzących struktury rządu i parlamentu Polskiego Państwa Podziemnego, bohaterów operacji Burza i heroicznych powstańców warszawskich, którzy bohatersko walczyli o wolność narodu polskiego. Wzywam wszystkich żołnierzy polskich, przelewających krew na różnych frontach II wojny światowej oraz bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego, którzy do końca pozostali wierni ojczyźnie. Stańcie do apelu! Przywołuję wszystkich rodaków, ofiary niemieckich i sowieckich zbrodni, zgładzonych w niemieckich obozach koncentracyjnych, zamęczonych w katowniach Gestapo i rozstrzelanych w publicznych egzekucjach oraz deportowanych w głąb Związku Sowieckiego, zmarłych i zamordowanych tam, na nieludzkiej ziemi. Wołam żołnierzy Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Granicznej, Straży Więziennej i innych organów państwa polskiego, zamordowanych w kwietniach 1940 roku przez oprawców z NKWD w Charkowie, w Twerze, w Smoleńsku, w Lesie Katyńskim i Kijowie oraz w innych nieznanych do dziś miejscach kaźni. Stańcie do apelu! Ginęli śmiercią ojczyzny! Wzywam niezłomnych żołnierzy wyklętych, a wśród nich żołnierzy Armii Krajowej oraz wszystkich rodaków, bohaterów powojennego ruchu oporu, którzy zapłacili najwyższą cenę za walkę w obronie niepodległego bytu państwa polskiego. Stańcie do apelu! Wzywam rodaków, którzy przez dziesiątki powojennych lat mimo represji i upokorzeń nie szczędzili wysiłków, by walczyć o nieskażoną kłamstwem i przemilczeniami pamięć o naszych bohaterskich córkach i synach narodu polskiego. Stańcie do apelu! Przywołuję działaczy opozycji antykomunistycznej, walczących o wolność, godność i prawa człowieka, bohaterów robotniczych zrywów, którzy masowo wystąpili przeciwko komunistycznemu systemowi. Wołam bohaterów walczących w czasie stanu wojennego o prawo narodu do stanowienia o własnym losie, którzy byli szykanowani i prześladowani, a wśród nich działaczy i uczestników Solidarności. Stańcie do apelu! Wzywam do nas profesora Lecha Kaczyńskiego, działacza demokratycznej i niepodległościowej opozycji w latach komunistycznego zniewolenia, strażnika wolnej myśli, współpracownika Komitetu Ochrony Robotników, uczestnika strajków w Stoczni Gdańskiej, działacza i budowniczego struktur wolnych związków zawodowych oraz MSZZ Solidarność, represjonowanego w nocy po ogłoszeniu stanu wojennego, który już w wolnej Polsce zabiegał o utrwalenie niepodległości państwa oraz o bezpieczeństwo i godne życie rodaków. Parlamentarzystę, prezesa Najwyższej Izby Kontroli i ministra sprawiedliwości oraz prezesa prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który konsekwentnie walczył o silną pozycję Polski na arenie międzynarodowej oraz pokazał rzeczywisty wymiar wspólnoty i solidarności z innymi państwami zagrożonymi przez rosyjski imperializm. Stań do apelu! Przywołuję żonę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marię Kaczyńską,
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego oraz wszystkich innych uczestników państwowej delegacji udającej się do katyńskiej nekropolii, którzy zginęli tragicznie wraz z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Stańcie do apelu! Wołam wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników duchownych i obywateli, utrwalających swoją służbą i pracą wywalczoną przez naszych przodków wolność, suwerenność i niepodległość, którzy odeszli na wieczną wartę, wypełniając swój patriotyczny obowiązek wobec Rzeczypospolitej Polskiej. Stańcie do apelu! Do was zwracam się potomni. Zachowajcie na zawsze w waszych sercach pamięć o rodakach, którzy służąc ojczyźnie, złożyli na jej ołtarzu największy dar – swoje życie. Ofiara ich krwi i życia nie była daremna. Z ich postaw możemy czerpać siły i wzorce wiernej służby niepodległej Polsce, zawartej w dewizie Bóg, honor, ojczyzna. Chwała bohaterom! Cieszy bądź! Uczczenia odsłonięcia pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Salwa honorowa! Stąd pania, patrz do drugi szereg, krok w tył, patrz. Do salwy honorowej. Trzema. Ład! Salwo! Szanowni Państwo, teraz nastąpi przygotowanie do ceremonii uroczystego złożenia wiązanek i wieńców pod pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Po wyczytaniu proszę wymienioną delegację o zajęcie miejsca za żołnierzem niosącym wieniec. Po zakończeniu składania kwiatów przez oficjalne delegacje prosimy o złożenie kwiatów przez wszystkie pozostałe instytucje, delegacje oraz inne przybyłe osoby. Pania, patrz proszę, na prawo, patrz. Pan Jarosław Kaczyński wspólnie z panią Beatą Szydło, wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości oraz panem profesorem Piotrem Glińskim, wiceprezesem Rady Ministrów.
Ministrów, pan Mateusz Morawiecki. Thank you.
kraju, wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pan profesor Ryszard Terlecki wraz z parlamentarzystami.
Państwo, za chwilę zostanie odegrana pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Dobiega końca. Dziękuję Państwu za przybycie. Proszę o odprowadzenie wojskowej asysty honorowej. Kompania, baczność. Brawo. Zwrotnie. Dam nam. Patrz.